witam Was w odcinku, w którym zobaczycie sobie, jak wygląda trening taki już zawodowy. Dzisiaj mam przyjemność trenować z Damianem, który jest zawodnikiem piłki ręcznej w Zabrzu, w Górniku. Jest w trakcie sezonu, więc jedynie co dzisiaj będziemy robić, to taki trening podtrzymania wszystkiego, co się udało wypracować nam przed sezonem. Czyli zrobimy sobie troszeczkę plyometryki, troszeczkę sobie dynamiki, mocy i ćwiczenia asekurujące, asystujące, które będziemy uzupełniać dany trening. Zaczynamy sobie jak zwykle od rozgrzewki, czyli to, co już zaczęliśmy, czyli już podniesiemy trochę temperaturę ciała. I teraz wykonujemy sobie ćwiczenia, które będziemy troszeczkę aktywować kończyny dolne i trochę górne, bo zaczniemy, dany trening będzie treningiem takim troszeczkę mocy na całe ciało. Zależy od jakiej jednostki, zależy w danym momencie, w danym dniu, co będzie zawodnik, czy jeszcze ma halę. Tak musimy dopasować nasz trening. Dobra, lecisz jeszcze parę powtórzeń. Dzień dobry. Tak już gdzie wspominałem, często się opieram o taki model rozgrzewki RAP, czyli tak jak mówię, podniesiemy się do temperatury ciała, teraz robimy sobie aktywację i w tej aktywacji dużo sobie wrzucamy już ćwiczeń takiej prewencji, prehab, czyli takiej prehabilitacji przed różnymi kontuzjami i główne grupy, które mięśni będziemy wykorzystywać. Następnym będziemy robić lekką mobilizację IP, czyli potentiate, już takie pobudzenie układu nerwowego tuż przed tymi ćwiczeniami dynamicznymi, które będziemy wykonywać. Dociągnij, rotacja, wypchnięcie, trzymaj brzuch, powoli dół, rotacja, przód. Leciutko dociągnąć, minimalnie do lewego, co?
tak samo podnieść stopę, leciutko, właśnie, leciutko powrót, minimalny i znowu dociągnij, tak jest. Okay. I starasz się pogłębić, pogłębić, dociągasz. Jeszcze wyżej, wyżej, pełny zakres, dawaj, jeszcze, 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 jeszcze. Ok, i teraz i drugi. Ok, druga ręka. No, weź sobie tak, obróć się albo może być tutaj nie odwrócił. No i jeszcze trochę tym małym palcem, tak jakbyście, o właśnie, rotować go na zewnątrz. Jedziesz, góra, 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 dobrze. I teraz w dół. No, aż do biodra. Dawaj, i podciągnij stopę. Dawaj, podbij. Tak jest, leżysz sobie. Tak, mocno, mocno, jeszcze. Ok. Zejście szybkie. Chwila luzu i teraz zrobimy sobie bounce, czyli z jednej nogi lądujesz, łapiesz na uwagę, zejście, lądujesz, łapiesz na uwagę. No, ląduj, złap stabilizację, zejdź i znowu wybij mocno. Złap równowagę i mocno. Ok, dobra. I już na końcu, żeby mocno pobudzić, zrobimy sobie teraz szybko, czyli to samo co mieliśmy, 6 skoków i teraz przy każdym lądowaniu jak najszybszy kontakt, czyli cofnij się, cofnij. Jak lądujesz, ok, wygłuszasz to, cała stopa. Czyli nie lądujesz tylko na przodostopiu i nie mocno atakujesz kolanem, tylko lądujesz, wygłuszasz i tu. Ok, przy szybkiej oczywiście trochę mniej schodzisz, bo to jest bum, bum, ale zawsze lądowanie musi być dobre. Jako że w sezonie, jako już bardziej sport specific, czyli pod kątem pierwrzutu, czyli tak, robimy bounce, pierw szybkie odbicie, bum. Pamiętaj, że chcesz przy tym jednym odbiciu tu od razu z biodra rzut. Czyli tu zacznijmy sobie tak. Prawa i lewą, bum. Z lewej pierwszy rzut. No. Pamiętaj, nie musi ona być jakieś daleki do boku. Bardziej chcesz troszeczkę szybszy, czyli bum. Lepiej. No jeszcze dwa rzuty. Jeszcze jeden. O, plus. Przede wszystkim musimy pamiętać, że jak chcemy wygenerować ten taki peak, czyli największą moc w treningu, nie możemy robić tego, co dużo zawodników robi, dużo trenerów robi, czyli te ćwiczenia gdzieś tam na, przy plyometryce, przy dynamice, przy szybkości, przy mocy. Wszystkie ćwiczenia między sobą, między seriami muszą mieć odpowiednią czas przerwy, tak żeby zawodnik złapał ten oddech, troszeczkę zregenerował i następne potem powtórzenia, następną potem serię mu wykonać na 100%, a nawet i tam starając się poprawić to. Jeśli będzie wchodziło zmęczenie, jeśli między jednym, drugą serią będzie zaczynał jeszcze nie w pełnym wypoczynku, no to jak możemy poprawić trochę? To zaczynamy troszeczkę pracować już nad kondycją, a nie nad mocą. Okej, okay, dawaj, jedziemy drugą serię. No pamiętaj, teraz tak, zrobimy lewa i z prawej. Czyli lewą zaczynasz i jest tak, tu i tak jakbyś chciał odbić, bum. Spokojnie, bum, bum, zrób sobie tak. Zrób sobie na razie, żebyś to wyczuł, lekko, lekko i dopiero wtedy zacznijmy. No, lekko, lekko, okej. Okay.
I teraz już na maksa. Pamiętaj też o tym wydechać, nie? Masz gdzieś wciągnięte całe powietrze, tu i uderzam. Tak jest. No, stań sobie minimalnie trochę dalej, żebyś nie ograniczył się tą ścianą. Zawsze biodro jest załadowane i jak ciągniesz, rotacja, bum, też jeszcze mocno z biodra wyciągnij. No lepiej, jeszcze trochę dopnij biodro. Dawaj, jak najmocniej, bum. No, daj sobie to, pamiętaj, noga ta, jeśli ciągniesz to na prawo, to całym ciałem, jeśli chcesz, to prawa noga musi iść z przodu, ciągniesz, bum, tą idzie do tyłu i tu, czyli coś takiego. No, prawa trochę bardziej z przodu. No i ciągniesz do tyłu. Dawaj, na razie się skup na ten, tamto zostaw. Ok, tamto zostaw i tą bardziej. Czyli tylko prawa ma iść mocno przy rotacji. Dobrze. Jeszcze raz. Dobrze. Dawaj, druga. Czyli teraz lewa ręka, lewa biodro idzie w tył. Będzie tylko sobie ten. I pamiętaj, przy tym rotacji też tak samo ciągniesz, dopinasz. Pośladek. Tu, pociągnij jeszcze raz, no. No po prostu pociągnij. I teraz tak, mocniej, aż jesteś w tej pozycji. I tu, wyprostuj kolano, biodro. Góra, góra, góra. I tu, tu. Czyli spójrz. Jak ja sobie złapię. Ciągnę. Czyli zobacz, nie tylko rotuję ciałem, ale też pomagam sobie biodrem. Czyli widzisz, od razu przy tym biodro, od razu dopinam, tu. Czyli idzie nie dość, że ręka, łopatka, idzie całe ciało w rotacji, to jeszcze biodra. Tak samo jak rzucasz i wiadomo, nie rzucasz tylko z ręki, ale też mocno z biodra, wyrzucasz, cała siła idzie, przekazuje z biodra, ciało, ręka, to to samo. Chcemy mocno, jak pociągniesz, dopiąć biodro. Dobrze, o właśnie. Poczuj to, że dopinasz. Dobrze. Jeszcze raz. W treningu gdzieś tam zawsze mocy, często używam piłek, często lubię gumy używać. To są takie elementy, które przy wyciągu, powiedzmy, jeśli ktoś mocno szarpnie, on czasami ten ciężar podskoczy tutaj, zawsze ta guma przy maksymalnym rozciągnięciu zawsze będzie mocniej go hamowała, więc zawodnik może się nie ograniczać i maksymalnie ma energii, siły tyle wykorzystuje w tym ruchu. Ok, jeszcze chwila pauzy. Prawa, lewa. Po 6 powtórzeń. Jeśli chodzi o ilość powtórzeń i ilość serii, najczęściej przy kształtowaniu gdzieś tam mocy, dynamiki, raczej się opieramy gdzieś na 4-6 powtórzeniach. Po 6 powtórzeniach często już zaczyna troszeczkę spadać siła, a my, tak jak mówiłem, chcemy ten cały czas pik, największe przyspieszenie, najwięcej ilość mocy, którą generujemy, najwięcej wygenerować, czyli po tych 6 czasami już spada. Jeśli widzę, że zawodnik przy pierwszych powtórzeniach nie do siebie wszystko, mogę dorzucić 2 kolejne powtórzenia, bo wiem, że jeszcze nie jest maksymalnie zmęczony, ale w zasadzie to jest raczej zakres 4-6 powtórzeń serii, 4-5, zależy ile mamy ćwiczeń, ile sobie rzucimy. Jeśli chodzi o ćwiczenia, tutaj generalnie też powinniśmy się opierać gdzieś przy pierwszych, tych najbardziej dynamicznych, czyli plajometryce, 2-3 ćwiczenia, 2 ćwiczenia na moc i potem generalnie możemy już przejść sobie do ćwiczeń asystujących, pomocniczych i asykuracyjnych. Także już potem uzupełniamy trening, ale nie ma sensu robić całego treningu opartego na moc, bo po 2-3-4 ćwiczeniach już, powiedzmy, maksymalnie ten zawodnik już będzie zmęczony, trochę układ nerwowy tak samo będzie przemęczony i nie dość, że ta koordynacja, to tak samo nie będziemy generować tyle mocy, ile potrzebujemy, żeby poprawić w tym ruchu. No i też. No i spokojnie, ta stopa. O, widzisz. I teraz
czujesz, jak leciutko dopinasz te biodro, no. O, właśnie. Dobrze. Biodro jest załadowane. Jeszcze dwa. No, zostaw sobie tak, żeby była leciutko napięta ta guma, nie luźna, ale nie też, żeby nie była jakoś ten, no, troszeczkę bliżej, jak będziesz schylisz się, no. O, właśnie, no i teraz. Jeszcze raz. O, druga strona. Dobra, jeszcze dwa i porządku. No, a jest dwóch. Ile masz, tyle dajesz. Dwóch. Okej. Okay. Robimy teraz takie ćwiczenie troszeczkę już nie głównie skupiające się na moc, chociaż nadal robimy to w formie push pressa, czyli pomagamy sobie wyrzutem z nóg i ręką dopiero dokładamy. Jest to takie ćwiczenie troszeczkę przejściem między już tą taką mocną dynamiką, a troszeczkę już zaczynamy ćwiczyć z ciężarami. Na końcu zrobimy sobie już takie ćwiczenie uzupełniające, które gdzieś tam będzie to, czego jeszcze nie zrobiliśmy, czy czego brakuje nam w treningu. Uzupełniamy sobie trening tym, gdzie tam może nam troszeczkę brakować niektórych elementów, czyli teraz robimy sobie single leg deadlift, czyli martwy ciąg na pojedynczej nodze, czyli pracujemy na tylnej taśmie. To gdzie tam oczywiście ona pracowała, ale teraz już się bardziej skupimy na wolniejszym ruchu, bardziej troszeczkę pracy mięśni, czyli gdzieś tam będziemy sobie troszeczkę ją bardziej pod kątem samych mięśni pracować. Powoli. Ociągnąć. Jeszcze raz. Sekunda i po. Takie ćwiczenie jest fajnym ćwiczeniem pod kątem pracy na pojedynczych kończynach, czyli ogólne ćwiczenia, które mówimy o jakimś balansie, a przede wszystkim o stabilizacji. Tutaj oczywiście musimy dużo się na niej skupić, bo pracujemy na pojedynczej kończynie, jeszcze w takim ruchu, który zawsze gdzieś ten zawodnik musi i cały core trzymać, i stabilizować miednicę, biodro, kolano, stopę. Wszystkie te elementy tutaj muszą zgrać się, żeby wykonać prawidłowy ruch. Mamy troszeczkę większy ciężar, czyli jeszcze troszeczkę pracujemy sobie nad podtrzymaniem trochę siły. Taką gdzieś szkołą jest szkoła Mike'a Boyla, która przede wszystkim mówi o pracy na pojedynczych kończynach. Często w sporcie, wiadomo, gramy, wyskakujemy, nigdy nie jest to idealnie bilateralnie, czyli na dwóch kończynach, więc zawsze te przełożenie potem na boisko jest troszeczkę lepsze. I mocne.
łopatki. No, łopatki. Jeszcze dwa, dawaj mocno. I jeszcze raz, no dawaj, mocno, dociągnij i powoli odpuść. Okay. Kolejne takie ćwiczenie uzupełniające, już troszeczkę bardziej skupiające się na górze, jest praca łopatek w retrakcji. Czyli staramy się ściągnąć łopatki mocno do siebie. Jest to element takiej też troszeczkę przy sportach pracy nad tym, jak nasz bark będzie pracował, czyli jeśli mamy dobrą stabilizację łopatki, no to tak samo będziemy, tak samo pod kątem barku mieć go troszeczkę mniejszej ryzyka kontuzji. Więc wszystkie elementy, które mamy ciągnące do siebie łopatki i ściągające łopatki w dół, zawsze jest elementem, który warto sobie wrzucić w treningu. Wszystkie sporty, które przede wszystkim grają. Dobra. Piłka ręczna, siatkówka, wszystko to są dynamiczne uderzenia, cały czas jest przeciążone ta obręcz barkowa w tym ruchu wypychającym, uderzającym, no to tam warto troszeczkę zrobić sobie tą drugą stronę, czyli antagonistyczną, czyli ściągającą w drugą stronę, tak żeby ustabilizować troszeczkę ten bark. No i w kolejnym jakimś ostatnim elemencie zrobimy sobie już takie ćwiczenie prewencyjne, już konkretnie na tą obręcz barkową. Od razu tak, to masz ściągnięte łopatki, od razu do siebie łopatki, dobrze i powoli. Troszeczkę wolniej tutaj, mocno i powoli, dobrze. I znowu dociągnij. No, troszeczkę bardziej pod klatkę, bo uciekasz. No, dawaj, góra. Na koniec zostawiamy sobie już takie ćwiczenie, troszeczkę uzupełniające pod kątem właśnie tego, co u naszego sportowca, kiedy często są przeciążone te właśnie cała obręcz barkowa bark. Czyli takie ćwiczenie, które polega na stabilizacji łopatki, wznosie w różnych płaszczyznach. Tak, żebyśmy troszeczkę sobie uzupełnili ten trening też o tą prewencję. Jeszcze dwa, no i tu już dopinasz, sekunda przytrzymania, no tu i powoli, ok. Łopatki i cały czas trzymasz to dobrze, nie rotujesz, no, okej, no dobrze. Czyli wychodzisz z przedniego i blisko. Jeszcze dwa, przytrzymaj, puść i znowu, przytrzymaj, puść. Okay. Ważne w ćwiczeniach też jest to, co niektórzy trenerzy piszą, niektórzy nie piszą, jest tempo wykonania ruchu w ćwiczeniach. Czyli często używa się trzech cyfer, a czasami czterech. Czyli mamy 3-1-1, 3-1-1-0, czyli mamy mniej więcej 3 sekundy ekscentryczne rozciągnięcia mięśnia, sekunda pauzy i potem sekunda skurczu. Mówimy to wtedy często, jakie dane ćwiczenie ma na zadanie, co mamy zrobić. Tutaj nie mamy szybkiego tempa, czyli mamy 3 sekundy, powiedzmy, dynamicznego, znaczy sekundę skurczu, mamy sekundę przytrzymania i 3 sekundy powinno być opuszczenie. Jeśli robimy dynamiczne ćwiczenie, no to wiadomo, skurcz chcemy jak najbardziej dynamiczny, czyli często piszemy 0 albo X, czyli jak najbardziej dynamiczny, jak największy ten effort, który my chcemy przy danym ruchu wykonać. Ostatnim elementem, który wrzucamy, jest troszeczkę praca nad już stabilizacją całego ciała, core przede wszystkim,
Czyli często to jest w formie jakiejś podpory, planka z elementami ruchu. Tutaj robimy sobie już takie bardziej specyficzne. Piłka ręczna jest, wiadomo, sportem takim kontaktowym, więc często jakieś przepychanie, szarpanie, odpychanie. I tutaj sobie takie właśnie ćwiczenie na takim przykładzie, które często u swoich zawodników w futbolu amerykańskim też lubię stosować. Podciągnij kolana, podciągnij pod siebie, no, bliżej, ugięte kolana pod siebie. No i przyciągnij bardziej stopę, jeszcze. Ok, dobra. Przyciągnij, tu, ok, i dawaj. Czekaj. I lecimy. No. Nie, zostań. Już bez ruchu na razie. Dawaj, trzymaj, troszeczkę bardziej w brzuch. Dawaj, trzymaj, dobrze. Trzymaj, całe biodro tak samo trzymaj. Dawaj, wracaj do pozycji. Jeszcze ostatnie sekundy. Ok, plus. Zawsze to jest taki fajny element, który wśród zawodników, czyli zawodnik, jeden wykonuje ćwiczenie, drugi dokłada element, jest małej rywalizacji, czyli zawsze każdy tam chce sobie troszeczkę poużywać, popychać, a drugi za to musi trochę bardziej popracować, więc zawsze to jest taki element dodatkowej motywacji przy danym tym ćwiczeniu. Dodatkowy element, czyli nie tylko stabilizacja, nie tylko musimy utrzymać pozycję, ale dokładamy sobie przejścia, czyli tak samo musi odstawić jedną nogę, jedna noga nie ma kontaktu, jedna ręka nie ma kontaktu, więc jeszcze mocniej musi utrzymać pozycję, gdzie przed jakimś danym ruchu, popchnięciu, gdzieś zawsze, wiadomo, w sporcie zawsze jesteśmy w ruchu, nie stoimy statycznie, nie trzymamy tylko, ale zawsze się poruszamy, tracimy na chwilę kontakt z podłożem, gdzieś nas ktoś popchnie, musimy od razu znowu łapać. No to jest taki dodatkowy już bardzo mocno sport, pod sport element. Na dzisiaj sobie już zakończyliśmy trening. Trening troszeczkę taki bym powiedział, wszystko ruszyliśmy, wszystko zrobiliśmy, więc musimy sobie to troszeczkę dobrze zaplanować, rozłożyć i przede wszystkim intensywność, objętość taką treningową, żeby ani ten zawodnik nie był przetrenowany i mógł spokojnie gdzieś następnego dnia, jeśli ma trening, musimy wiedzieć, kiedy ma jaki trening i co będzie robił na tym treningu, żeby dopasować do niego te ćwiczenia. Tak samo jeśli mówiłem pod kątem tego, czy robimy całe ciało, czy robimy górne partie, czy dolne partie, zależy wszystko od tego, czy danego dnia zawodnik będzie musiał biegać, czy nie. Musimy sobie ten trening pamiętać, że to jest uzupełnienie tego, co on wykonuje, jaki sport uprawia. Nie możemy go przede wszystkim przyładować. Dany zawodnik dużo skacze, dużo gdzieś tam uderza, więc nie chcemy tych elementów cały czas gdzieś tam przesadzać. Więc taki trening powinien być dobrze rozłożony w kontekście całego ciała. Na końcu przeważnie jest gdzieś tam, powiedział, taki cool down, czyli czasami zawodnik może spokojnie sobie wskoczyć jeszcze na tą rolkę, dynamicznie sobie przeładować, żeby troszeczkę poprawić ten przepływ krwi. I to samo pod kątem gdzieś tam jeszcze, powiedziałbym, zejścia ciśnienia, czyli może sobie chwilę gdzieś tam popedałować 10-15 minut na rowerku, żeby troszeczkę uspokoić ten organizm przed tym, zanim już pójdzie i będzie mógł sobie troszeczkę zrelaksować się przed tym, co będzie musiał wykonać już danego dnia w swoim pracy.